Szczęść Boże, Julita Mirecka. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad północną i wschodnią Europą dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia, którego centrum przemieszcza się znad Litwy nad zachodnią Rosję. Na południu, a także zachodzie kontynentu zalegają niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską będzie kształtować wspomniany wyż, a nad obszar naszego kraju zacznie napływać dość ciepła i sucha masa powietrza ze wschodu kontynentu. Nad wyspami i w zachodniej części Europy dziś słonecznie. Dużo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na Bałkanach i w Atenach. Ciepło na południu około 28-32 stopni. Chłodniej natomiast w Moskwie i Warszawie i tutaj około 22 kresek powyżej zera. A już teraz prognoza pogody dla Polski. Dzisiejszy ranek słoneczny i mglisty, szczególnie na wschodzie i północy kraju. W ciągu dnia na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe. Więcej chmur na południu i na południowym zachodzie. A deszcz może popadać na Podhalu. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 21-22 stopni na północy, wschodzie, a także miejscami w centrum, do 24-25 na południu i zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i słaby ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie około 1020 hektopaskali i będzie spadać. A jaka pogoda czeka nas w Kołobrzegu, Siedlcach czy w innych miejscowościach? Zobaczmy. Państwu dziękuję, życząc dobrego dnia. Kolejna prognoza pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 10. Do zobaczenia.